Cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Transzuziula, Stalowa Wola Prod, Pchatrax. Mamy godzinę 16.30, o 15.30 padł klip na YouTube, więc jestem dosyć dynamiczny, dosyć szybki, tak bym to powiedział. Zuziula, kolejna raperka spod skrzydeł Youngla, Osi, Baila, Ela Records. Po sukcesie Bambi kolejna raperka wjeżdża teraz na rejony Zuziula. Tym razem zobaczymy, jak to brzmi, jak to wygląda, jak to wszystko płynie. Czy będzie nową Bambi, czy nie będzie nową Bambi. Kto nie zna jeszcze jej postaci, to powiem wam, że ja już ją słyszałem dwa razy chyba. Raz na pewno była na Members Only Camp, na takim tracku, gdzie nawijała, że jedna baba, chyba 10 typów, tobie ci się to marzy. Ja wtedy powiedziałem, że mi by się to nie marzyło, tylko mi by się marzyłem sam ja i 10 bab, więc trochę na odwrót, więc trochę fail RP. I raz była kawałek, miała na tym właśnie, na tej płycie Members Only z Bobinem i to było, myślę, ale mamy to... No to było nawet przyjemniackie, takie, no nawet spoko, nie? Więc zobaczymy, jak pierwszy single, pierwszy oficjalny single Baila Records. W sensie chciałem tylko dać background, że już mogliście ją usłyszeć kiedyś, nie? Na płytce Members Only, jak ty słuchał, to była tam. Lecimy to. Zostawcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi na kanale, albo jak jesteście starsi, ale nie subskrybujecie. Także Stalowa Wola to takie miasto w Polsce. Nigdy nie byłem w tych rejonach Polski w ogóle, więc shoutout, jeśli ktoś ogląda ze Stalowej Woli. Lecimy z tym. Wiecie, co trzeba zwrócić uwagę, czy jest zajebistą dupeczką, nie? Bo to generalnie Baila jest ważne, nie? Type shit. Aż się zajaram. Beat taki pokorny type beat, nie? Wejście do ringu w KSW type shit. Siedzę znowu w studiu, gotuję. Woli, mam ziomali z łeb Słupska, no i ze Stalowej Woli. Oni zawsze byli obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli. Znaczy fajne wejście, takie... Czuć te emocje, wiesz co chodzi? Bo często w rapie dupeczek nie ma takiego przekonania o tym, co nawijasz. A tutaj musiała mieć przekonanie, że ma ziomeczków ze Stalowej Woli i ze Słupska, skoro tam mieszka, nie? Więc kurwa, musiała, wiesz, znać tych ziomków, więc jakby kipuje to realnie, nie? Za to plus. Ale I don't know, czy się rucham z tym skreczowym voice'em takim, że prawie by się popłakała, wiesz co chodzi? Nie wiem, czy się z tym rucham, zobaczymy dalej, jak to pójdzie. Tej woli, oni zawsze byli obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli, ja dla nich zostanę sobą. Siedzę w studiu, gotuję jak się dowoli. Mam ziomali z łeb Słupska, no i ze Stalowej Woli. Łeba Słups? To co, to Stalowa Wola jest nad morzem gdzieś? Ja nie wiem, gdzie jest Stalowa Wola, tak szczerze. Jakby... TPH? Nie wiem, bo oni chyba nie mają jakąś drużynę piłkarską, bo wiecie, ja ogólnie geografię Polski i innych krajów bardzo mocno poznaję przez piłkę nożną. A nie wiem, czy tam jest jakiś klub. Stalowa Wola? Ja mam Stalową Wolę walki, nie? Żeby grindować. Oni zawsze byli obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli, ja dla nich zostanę z tobą, może nie poznawać branży. No fajna laseczka, na pewno przyciągnie męską część nie tylko tym jak nawija, tylko swoim wyglądem, już pewnie dostała kilka komów. Powiesz o nich, nieważne jak to zaboli, ja dla nich zostanę z tobą, może nie poznawać branży. Mi sala, może nie śpiewać dla przyjaciół, sama starszam, co dla was znaczenia nie ma, nie zatańczy jak mi zagrasz po planach twoich. I like this part, lubię ten moment, serio, ten moment? I like it, ten moment był fajny. Taki... No like, jumping type shit, co mi się podoba. Was dla przyjaciół, sama starsza, co dla was znaczenia nie ma. Nie zatańczy jak mi zagrasz po planach twoje trofea. Spadła nie jedna gwiazda, a ja świecę na tle nieba. Baila, ela, jak Napoleon Bonaparte. Jeden i jeden, no i biorę kurtkę w barter. Bierze kurtkę w barter? Ale dała szpileczkę w tych raperów, bo dużo osób zarzuca komuś, że pożyczają ubranie. A nie, biorę kurtkę w barter. Dobra, jestem debilem. Myślałem, że chodzi o to, że pożyczę ubranie na klipy, ale tu chodzi w barter, że wiesz, torkę wrzucę za to. Okej? Okay? Ja też mam dużo ubrań takich, widzowie. Dużo blues i w ogóle shoutout dla wszystkich firm współpracujących, że wysyłają mi ciuszki, bo ja się bujam w nich bardzo dużo. Bo ja mam tak, odkąd zacząłem dostawać ciuchy od jakichś tam marek w ogóle i Instagram i w ogóle wszędzie, jakiś tam Twitter, to... Bujam się w tym bardzo mocno, tak szedł tylko w tym chodzę, nie? Więc jestem dobrym gościem, nie? No i biorę kurtkę w barter. Mówią, że udało się fartem. Całe życie wskazuje na scenę jednym palcem. Okej. Całe życie wskazuje jednym palcem na scenę, czyli zawsze wiedziała, że chce być raperką czy kimś tam, nawet jak była tam hype. Bo to jest ogólnie hype męka anglości, nie? Kto nie wie, ten, kto wie, ten wie.
No na razie ta zwrotka lepsza niż refren według mnie. Zwrotka bardziej mi się podoba, bardziej mnie rucha niż refren. Refren nie jestem taki przekonany, zwrotka lepsza. Co miałem dodać jeszcze? No nie, no na razie jest takie bounce, nie wiem czy to będzie nowa Bambi czy nie. Ale wiem, że tutaj trochę inny system, bo Bambi tak znikąd wjechała, nie było reklamy żadnej. A może nie widziałem, może jestem ignorantem, nie wiem. Tutaj był troszkę taki hype'ik, oglądałem odcinek Kaspara Wońskiego z nią i z tym, z Bambi, z Jungle 8 i właśnie widziałem, że tam też było takie, mówię, no, że będzie nowy numer i w ogóle większy hype i takie większe przygotowanie było na wyjście. I nie wiem czy odbije się to podobnym, czy tym samym echem, zobaczymy, czas pokaże, nie? Patrzę na to, że chcemy już od dziecka. Patrzę na to, że chcemy. Siedzę znowu w studiu, gotuję jak sy do woli. Mam ziomali z lewy słupska, no i ze stalowej woli. Oni zawsze byli. My refren is alright, but like nothing crazy to be honest. You know what I'm saying? Like, nie rucha mnie mocno ten refren. Nie drive'uje mnie crazy. Ten refren, ale zwrotka lepsza dla mnie. Refren is alright, ale zwrotka lepsza. Ja obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli. Ja dla nich zostanę z tobą. Siedzę w studiu, gotuję jak sy do woli. Jak kto gotuje? Kto mi pisze SMS-a? Ja nagrywam, ja w pracy. Gotuję jak chcę do woli. Ja myślałem, że jak jakiś styl, syr. Nie wiem co na to nowinę, ale gotuję jak chcę do woli. Okej, got it. Jak kto zaboli, ja dla nich zostanę sobą. Siedzę w studiu, gotuję jak chcę do woli. Mam ziomali z lewy słupska, no i ze stalowej woli. Oni zawsze byli obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak. Wysyłają DM, czy nadal może kojarzę je. Okej. Kojarzę ich twarze. Pytają w DM, czy dalej ich kojarzę. Tak, no nie umiem ogólnie, wiecie o co chodzi. Parafrazować tych wersów, nieważne. Wiecie jaki jest wydźwięk, że kojarzę ich twarze, teraz je piszą, czy pamiętasz mnie i w ogóle. Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie, żeby rzucać taki wers, skoro dopiero pierwszy numer dajesz. I don't know, did you lie about that? Nie wiem, czy bym dawał taki wers w pierwszym numerze. Skoro, wiesz o co chodzi, bo ten wers ma taki wydźwięk, że ona już jakby jest w jakiś sposób rozpoznawalna. Jest w jakiś sposób popularna. I osoby jej piszą, ej, pamiętasz mnie, kojarzysz mnie? Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie jeszcze na taki wers. Może po dwóch, trzech numerach, jakby tak wybuchła bardziej. Na pierwszy numer, I don't know, się ruch... I don't fuck with this verse, you know, like. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie na taki wers. Imo. No chyba, że mają kojarzyć uwagi za to, że jest hype-manką na osi, ale wtedy ten wers by stracił trochę siły. Bo to raczej chodzi o zbudowanie własnej marki i że jesteś kimś wyższym, nie? A, no jak wiesz. Pamiętam ich twarze, że wysyłają DM, czy nadal może kojarzę je. Kojarzę je. Z reguły mówią, że marnuję talenty, tylko z reguły, bo czasem mi mówią, że nie mam go wcale. Napisałam parę numerów o tym, co mnie boli, to nie... Okej, okay, I like this przyspieszenie, ale trochę dykcyjnie tutaj, jeszcze imo dykcja, musi dykcję wyrobić, ale to pierwszy numer, nie, to jakby jest okej. Ale fajne przyspieszenie, ale jakoś trochę się to tak... Prrr, tak się to zlało, wiesz co, taki chaos lowki wjechał. Piszcie mi SMS-u. Z reguły mówią, że marnuję talenty, tylko z reguły, bo czasem mi mówią, że nie mam go wcale. Napisałam parę numerów o tym, co mnie boli, to nikogo to nie obchodzi. Tylko co na sobie nosisz, patrzą na kroki, rzucają ci kłody pod nogi, bo jesteś tu nowy, a potem patrzą jak odchodzi. Nie, I like this part. Ogólnie, jakby, refren mi tak średnio siedzi, ale wszystko poza refrenem jest spoko, w chuj. Patrzę na to, że my już od dziecka. Patrzę na to, że my... Siedzę znowu w studiu, gotuję jak sy do woli. Mam ziomali z lewy słupska, no i ze stalowej woli. Oni zawsze byli obok nie... A lowki? Lowki? Ten refren się wkręca, ale ogólnie... Wydaje mi się, że przypadnie osobom ten kawałek do gustu wielu, bo jest taki wzniosły, ma w sobie taką, wiesz, energię, jest takie, pussy power nie ma w tym dużo, ale jest to takie, no jest w tym dużo takiej siły, wiesz co, jakby dedykacji, wiary, you know what I'm saying, like, nie jest to zbyt emocja, to ważne, mi się wydaje, że dużo osób bardziej się potrafi utożsamić z kawałkiem, gdzie jest więcej takiej emocji, nie? Nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli, ja dla nich zostanę z tobą. Siedzę w studiu, gotuję jak się dowoli, mam ziomali z lewy słupska, no i ze stalowej woli. Oni zawsze byli obok, nieważne co powiesz o nich, nieważne jak to zaboli, ja dla nich zostanę z tobą. No i git. Czy robi to na mnie takie wrażenie jak na Bambi IRL? Nie, no robi totalnie inne, w sensie nie gorsze, nie lepsze według mnie, bo Bambi IRL wchodziło, to pamiętam, że wtedy była zajawka na... Co tam było, Jersey? Czy tam był jakiś Rage? Nie pamiętam, albo Jersey, czekaj.
Wysuwasz mnie motki. Nie, czekaj, to jest to? W sumie jesteś słodki. Nie, to Miliłoki jest. I RL, co to było, czekaj. No pamiętam, że była zajawka na beat, na type beat, że dupeczka nawinęła na Jersey, albo to było Jersey, albo Rage, teraz nie pamiętam, że Bambi nawinęła i wtedy było takie wow, dupeczka nawinęła na takim bicie, dopiero chłopaki się o tym dowiedzieli, wiesz co, i to było takie szalone. Tutaj nie ma takiego czegoś, no bo nie ma nic takiego nowego teraz, ale ogólnie według mnie kawałek jest spoko, jest emocja w tym, jest wzniosłość, jest wiara w to, co nawija. It's alright, tekst może nie jest jakiś głęboki, ale raczej na to nie zwracam uwagi u dupeczek za mocno. Nie dyskryminuję was, cipeczki, w żaden sposób, jak coś, nie żebyście to wzięli do siebie. Ale ogólnie no to ma bujać, nie? I wiesz, masz skakać, napierdalać, więc jakby wydaje mi się, że to spełnia swoje wymagania i swój cel. Jest to alright, ale nie straciłem głowy jakoś mocno, wiesz, że uważam, że to jest spoko, ale nie jest to lepsze niż na przykład... Young Losie, Bambi, Papier, nie? Bo to mnie rucha ostro ostatnio. Albo Delay. Magowie, Delay. No to jest pierwszy numer. Just let her cook, dajcie jej gotować, nie? Jak w kuchni. No, żartowałem, taki żarcik, nie? Ha, XD, nie śmieszne. Zwrotki lepsze niż Refren for me w hierarchii, ale Refren z każdym kolejnym się wkręca. Jakbym słuchał więcej, to będzie bym więcej walorów z tego wyciągnął, takich pozytywnych. Ale ogólnie, it's okay. Dobry numer na debiut, i... ale nie jest taki szalony, że żeby mnie jakoś wyjebało z kapci, nie? Wiesz o co chodzi? Jest fajne, ale nie jest takie... coding crazy, wiesz o co chodzi? I tyle, dajcie znać, co wy myślicie, czy będzie to kolejne, bo mam je dać znać, czy podobała wam się reakcja, czy podoba wam się kawałek, zostawcie feedback w komentarzu. I dzisiaj chyba jeszcze jeden odcinek nagrywam na godzinę 20, więc stay tuned. Wielkie pozdro.